Lustro dla wszystkich zakochanych, którzy mają jakąś sprzeczkę, być może jakiś konflikt, właśnie ciche dni. Czekacie na kontakt, nie wiecie co dalej. Zobaczmy, jakie są wasze myśli, uczucia i zamiary. Witam serdecznie, kochani państwo, kochani subskrybenci. Dziękuję serdecznie, że zawitacie zawsze na mój kanał, że tutaj jesteście i proszę o komentarze. Proszę również o lajki i nowe subskrypcje. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, jeśli jesteś dzisiaj nowym słuchaczem i będziesz dostawał od YouTube'a codzienne powiadomienia o moich nowych premierkach filmów z kolektywnymi wróżbami, które są oczywiście na rozmaite miłosne tematy, horoskopy, rytuały, live z jednym pytaniem do kart. No są różne tutaj pomysły, natomiast oczywiście kanał służy jako porady, wskazówki, pomoc duchową, emocjonalną. Zapraszam wszystkich nowych słuchaczy do subskrypcji. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam poprzez mój kontakt e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod moim filmikiem i w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. To mój e-mail. Proszę sobie znaleźć na moim kanale i napisać do mnie, jeśli są Państwo potrzebujący, pragną indywidualnej rady, wskazówek. Oczywiście wróżby indywidualne opierają się na Waszych osobistych zdjęciach, datach urodzenia, Waszych osobistych pytaniach, gdzie patrzymy dokładnie, co karty pokazują, mówią, przekazują. Zapraszam. Dobrze, dzisiaj lustro. Chcę teraz przekazać, jak wygląda to lustro. Z kart Lenormanda, trzech. Strona lewa to osoba, którą pytacie, Wasza osoba ukochana, za którą tęsknicie. Strona prawa to Wy, osoby pytające, które tutaj czekają, patrzą, zadają to pytanie. Po środku dwie karty Tarota, które mówią o tym, co Was łączy. Dobrze, zobaczmy. Już na początku widzę u niego, że coś się między Wami rzeczywiście zakończyło, zepsuło. Jest karta śmierci, czyli rzeczywiście jakieś tutaj spotkania, komunikacje zaprzestały być aktywne i no jest jakiś spór widocznie, tak? Czekacie, by coś się nowego odrodziło, by się odrodziły nowe szanse na jeszcze, no jeszcze jedną próbę, tak? Czy jeszcze jeden start, tutaj jakby reset. Każda śmierć oznacza coś nowego, początek nowy. Przede wszystkim karta śmierci mówi o transformacji, o potrzebie przemiany Waszej komunikacji lub Waszych spotkań, byście się znów nie pokłócili lub znów by nie było zatarczek lub frustracji. U Was głównym tematem jest no, pragnienie spełnienia marzeń, tak? Pragnienie być może tutaj wielkiej miłości, pragnienie jeszcze raz spróbowania z nim, ponieważ macie jakieś uczucia do niego i tak dalej, więc tutaj też no przede wszystkim pragniecie spełnić z nim swoje marzenia. W kartach Tarota to, co pokazuje się tutaj jako temat, jest smutek, zastanawianie się co dalej, jakby wszystkie emocje odstawiacie na razie na bok, tak? I no, czwórka mieczy mówi o tym również, że coś jest odcięte, czyli rzeczywiście brak tutaj kontaktu i zastanawiacie się właśnie tutaj rozumem, mentalnie, na poziomie głowy, co macie dalej zrobić, co z tym fantem, co dalej zadecydować, jakie podjąć kroki być może, tak? No i zobaczmy, co mówią tutaj karty. Zaczynamy od Was, Wasze myśli. Wasze myśli to pragnienie tego, by się jeszcze wszystko rozwinęło dobrze. Pomimo tych ciemnych chmur, które widzimy na tej karcie, pragniecie, żeby wszystko jeszcze się rozjaśniło, żeby było słońce tutaj na horyzoncie, światło w tunelu, żeby po prostu wszystko jeszcze ułożyło się między Wami pomyślnie i to w głowie Wam krąży. Czyli jeszcze raz
tak? Spróbować, nie poddawać się jakby, tak? I jeszcze raz tutaj spróbować wyjaśnić wszystkie sprawy. Widzicie, jak pięknie przebija to słońce tutaj z nad tego gniazda, czyli gniazdo mówi o jakimś stabilnym związku, którego pragniecie, i dwa bociany mówią o dualności, czyli chcielibyście tej dualności, tak? Również bociany żyją ze sobą długo, tak? W parach. Też pragniecie ze sobą być w parze, pięknie długo żyć, pomyślnie rozwiązywać swoje problemy, i ta karta mówi właśnie o tym, że pragniecie, by było jeszcze między wami dobrze. To, co on myśli, na pewno myśli on o kontaktach. Nie chce palić z wami mostów, nie chce tracić tego kontaktu on z wami i pragnie te mosty odbudować. Pragnie jeszcze raz przejść po tych stromych, wielkich, starych mostach do was, czyli te mosty powinny was połączyć, te mosty powinny znowu odnowić wasze spotkania, regularne kontakty. Pomimo, że te mosty są stare, strome, no takie ogromne, okropne, jak z filmu jakiegoś, tak, horroru. Natomiast to ryzyko chce on podjąć, by jeszcze raz spróbować tutaj z wami coś odnowić. Także on myśli o spotkaniach. Na pewno w jego głowie jest tutaj spotkanie z wami. W sercu, co czujecie? Czujecie, kochani, tutaj, że chcecie porozmawiać, chcecie wyjaśnić sprawy, no jakieś kłótnie, jakieś spory, tak? Ale nie ukrywam, że jest to karta też nerwowości, tak? Nerwowa, karta frustracji. Trzeba oczywiście uważać, by w tej rozmowie się nie pokłócić, nie, żeby nie wypadło tutaj coś, czego nie chcecie. Natomiast jeśli chodzi o emocje, ponieważ znajdujemy się w sferze emocji, to wasze emocje są tutaj bardzo takie jakby nerwowe, tak? Taki zamęt emocjonalny macie poprzez tą sprawę. Zamęt emocjonalny i nerwowość w sobie, tak? Emocjonalną. Ponieważ chcielibyście, by się wszystko dobrze ułożyło, a tutaj znowu się nie układa. No i oczywiście pragniecie tutaj rozmowy. On ma miłość w sercu. U niego jest piękniejsza karta wręcz, ponieważ no jest to karta miłości, tak, dualności, prawdziwych uczuć, emocji, które go opływają, które rzeczywiście on odczuwa. I on pragnie tutaj no, się zakochać, pragnie być szczęśliwym w miłości, pragnie tych uczuć miłosnych, tak? Także tutaj on jest zakochany, można powiedzieć krótko i zwięźle. Co zamierzacie? Zamierzacie otworzyć jeszcze jedną szansę? Zamierzacie otworzyć swoje serce? Jakby wasze serce było teraz zamknięte, zablokowane w klatce. Po prostu jesteście, no, jakoś, nie wiem, przez to, co się wydarzyło między wami, tak? U każdego coś innego, jakieś zablokowane. Natomiast pragniecie się otworzyć na niego, na nową szansę, na nowe jakieś tutaj rozmowy, spotkania. Widzicie tutaj ewentualnie jeszcze potencjał, tak? I chcecie to rozwinąć. No przede wszystkim, tak jak już powiedziałam, pragniecie spełnienia marzeń. Spełnienia najskrytszych marzeń i głębszych emocji, tak? Które być może już też macie w stosunku do tego mężczyzny. To, co on zamierza, to jest komunikacja, wysłanie wiadomości, już lada chwila, moment, bo to jest szybka karta, już wiadomość do was jakby szła, za chwilę, za moment dostaniecie jakąś wiadomość od niego. On pragnie również rozmowy, mądrej rozmowy, mądrego wyjaśnienia spraw. Sowa, mądrość, tak? Czyli mądrego, racjonalnego wyjaśnienia spraw. No i on się boi oczywiście tego, że się już coś skończyło między wami. On chce, by się coś nowego tutaj na nowo odrodziło, lub chce jakiejś lepszej przemiany, tak, w waszej relacji. Ok, zobaczymy teraz, kochani, co pokażą karty Tarota, co was łączy w waszych myślach, uczuciach i zamiarach. Pierwsza karta Tarota, trójka buław, czyli to, co was łączy, to jest chęć działania, chęć aktywności, kreatywnego działania, aktywności w stosunku do siebie. Patrzycie już na horyzont, chcecie już te problemy wyjaśnić, natomiast nikt się jeszcze z was nie ośmiela, by zrobić pierwszy krok, tak? Jeszcze coś was wstrzymuje, jeszcze jesteście zapatrzeni
horyzont, myślicie, co będzie, jak to będzie, jak to zrobić, natomiast nikt z Was jeszcze nie robi kroku. Widzicie, tutaj ta osoba stoi, czyli jest pasywna, ale jest gotowa do zrobienia pierwszego kroku, ponieważ ten ogień w nim, w tej osobie szarpie, tak? Czyli jest ta osoba skora, by działać aktywnie. No i jakby już podjęła decyzję, ta decyzja jest oczywiście w kierunku Was, tak? Także to macie obopólnie, czyli obopólnie łączy Was tutaj ta karta. Następną kartą jest pragnienie miłości, szczęścia, spełnienia emocjonalnego, pragnienie założenia pięknej, szczęśliwej relacji, dobrego partnerstwa, być może nawet rodziny, no być może chęć, by mieć dzieci, tak, by mieć spełnienie właśnie tutaj w związku. Także na pewno pragniecie oboje tego samego, pragniecie pięknej miłości, radości. Tutaj widzicie, wszyscy tańczą, radują się na tej karcie. No, dziesiątka pentakli to jest stabilność, stabilność uczuciowa, w partnerstwie, finansowa. Także na każdym jakby level, tak, jest tutaj ważne stabilność, długotrwałość związku, spełnienie w związku, szczęście, chęć bycia szczęśliwym, tak? Także tutaj oboje macie tą piękną kartę, to Was łączy, czyli to jest cudowna, najpiękniejsza karta, tak? 10 pentakli. Czyli oboje chcecie związku stabilnego, relacji stabilnej. Ok, jeszcze zobaczmy, kochani, jakie energie są ważne tutaj. Jakie energie pokaże lustro na tej relacji? Jakie energie są ważne? Co jest ważne dla tej relacji? Proszę, pokażcie karty, jakie energie są ważne dla tej relacji. Pokażcie karty, jakie energie są ważne dla tej relacji. Pokażcie karty, jakie energie są ważne dla tej relacji. Pokażcie karty, jakie są energie ważne dla tej relacji. Rise Weg, czyli droga, czyli pójście drogą tutaj jakby ku sobie, tak? Otwarcie się na siebie, otwarcie się na coś nowego, na nową drogę, czyli odważenie się pójść po tych mostach. Widzicie tutaj te mosty, ten most, przepraszam, most ruchomy w powietrzu, czyli odwagę, by pójść tymi mostami, tymi pomostami. Te mosty się powtarzają, ponieważ tutaj on miał w głowie na poziomie mentalnym te mosty, tak, żeby przejść do Was, żeby się spotkać. Tak samo tutaj, mieć odwagę, by pokonać tą drogę, pomimo że ruchoma, niebezpieczna, tak, wiszący most w powietrzu, ale mieć odwagę, by pokonać tutaj właśnie tą drogę, by pójść tą drogą, by zobaczyć, czy ta droga jest dobra dla Was. Odważyć się, tak, ku sobie jakby pójść, tak, i zobaczyć, czy to rzeczywiście będzie dobre, czy będzie pasować. Także taka karta energii, kochani. I jeszcze zobaczę na koniec, co ten partner, o którym myślicie, myślicie bardzo teraz intensywnie o swoim ukochanym partnerze, czy o swojej ukochanej partnerce, co on, ona chce Wam przekazać. Co on, ona chce Wam przekazać? Ok, jedna karta już wypadła. Wow. Neuanfang. Wow. Czyli nowy początek. Nowy początek, kochani. Zobaczcie. I teraz przeczytam i przetłumaczę. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume, volle Leidenschaft. Czyli nowa przygoda oczekuje Ciebie. Przyjmij ją z otwartymi ramionami. Żyj Twoimi marzeniami, jakby pełen spełnienia. I rozkoszuj się tymi marzeniami. Także coś nowego przyjdzie tutaj, jeśli chodzi o Waszą relację. Coś nowego się wydarzy i powinniście się odważyć właśnie, by pójść tą drogą, by zaryzykować, tak? Pomimo Waszych lęków może jakichś, czy jakichś obiekcji, czy jakichś przemyśleń, tak?
ponieważ tutaj jest karta smutku, przypominam, karta smutku, przemyśleń, tak, rozczarowania, no, rozmyślania, analizowania. Pomimo tych waszych różnych myśli, pójdźcie tą drogą, odważcie się, tak, i spróbujcie jeszcze raz zbudować coś dobrego w tej relacji. To była wróżba na dzisiaj, lustro. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Życzę oczywiście, by to się spełniło. I do usłyszenia już wkrótce.